Nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 117 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak pracują zdalnie w takiej firmie, która nazywa się Gitlo. Przede wszystkim COVID zaczął, czy spowodował to, że pracownicy zaczęli efektywnie pracować z domu, a menedżerowie dostrzegli, że praca z domu to jest nadal praca, a nie obijanie się, ale pod warunkiem, że ci pracownicy dołączą do wszystkich możliwych wideo i telekonferencji, na które zostali zaproszeni. Tak wygląda rzeczywistość dzisiaj i czy są jakieś sposoby, czy są jakieś metody, które mogą spowodować, że jednak pracownicy znajdą czas na to, żeby rzeczywiście pracować, a nie tylko siedzieć na spotkaniach, które czasami są kompletnie dla nich nieprzydatne. GitLab jest to taka firma, jest to taki serwis hostingujący oprogramowania, które tworzą inne software house'y, które można później oceniać, wersjonować, publikować itd. itd. I GitLab pochwalił się ostatnio w artykule dla Harvard Business Review, jak oni pracują, żeby jednak pracownicy mogli się skupić na swoich zadaniach, a nie na byciu na spotkaniach. Przede wszystkim krok numer jeden jest to podzielić pracę na moduły, tak żeby te moduły równocześnie były od siebie niezależne. Wtedy pracownicy mogą pracować samodzielnie, niezależnie, nie muszą się przyglądać temu, co robią ich koledzy i ich koleżanki, i ta praca jakoś postępuje do przodu. Dodatkowym elementem jest to, że zreplikowanie takiej komunikacji znanej ze świata stacjonarnego bezpośrednio do świata zdalnego jest obarczone dużym ryzykiem i najczęściej się nie udaje. Zastosowali dlatego u siebie coś, co nazwali mianem milczącej komunikacji. Po prostu ujednolicone i wdrożone normy, procesy, procedury pozwalają na koordynowanie wszelkich prac we wszystkich działach tej firmy bez konieczności bezpośredniej komunikacji między pracownikami. Komunikacja między zespołami, między ludźmi odbywa się tak naprawdę w sposób synchroniczny bądź asynchroniczny i tak w rzeczywistości opiera się o to, że pracownicy obserwują, co inni zrobili bądź co inni osiągnęli. Jakie trzy reguły pracy czy komunikacji asynchronicznej zostały wdrożone w GitLabie? Przede wszystkim zostało oddzielone dwie odpowiedzialności. Odpowiedzialność za wykonanie jakiegoś zadania jest czym innym od odpowiedzialności stwierdzającej, że dane zadanie zostało wykonane. To pozwala na stwierdzenie przez inną osobę, że dana rzecz jest dobra bądź zła. Natomiast osoba akceptująca rezultat pracy wcale nie musi znać się na tym, w jaki sposób to zadanie powinno zostać wykonane. Musi umieć znać tylko i wyłącznie rezultat tego zadania. Drugim elementem w tej pracy czy komunikacji asynchronicznej jest respektowanie reguły minimalnej istotnej zmiany. Jest to takie fancy określenie na moje zdanie better done than perfect. Czyli po prostu w trakcie pracy należy pokazać jak najszybciej nawet coś niedoskonałego, rzecz, która jest na wczesnym etapie, jakąś wersję alfa, tak żeby inni umieli zobaczyć, ocenić i powiedzieć, czy ta praca, którą oni wykonują, być może nie duplikuje się w tym, co ty robisz, czyli better than than perfect. Lepsze coś w wersji na trójkę z minusem. Oczywiście musi być możliwość uzyskania prawdziwego feedbacku, a nie bezlitosnej krytyki chłoszczącej danego pracownika. Czyli lepiej mieć coś na trójkę z minusem, niż gotowe na piątkę. Lepiej to mieć dzisiaj, niż na za 3 lata. I ostatnia, trzecia rzecz tej komunikacji asynchronicznej polega na tym, że cała komunikacja odbywa się publicznie na kanałach slackowych. Nie ma wysyłania maili 1 do 1, ponieważ te maile są dostępne tylko dla 2 osób. Jeżeli całą komunikację przeniesiemy do Slacka, to wtedy się okaże, że ta komunikacja jest dostępna dla wszystkich. A po godzinach pracownicy codziennie mają prawo do uczestniczenia w jednym z 3 takich koli społecznych, czy to będzie
będą kole na temat tego, gdzie pójść w weekend na imprezę, albo co można ciekawego zobaczyć w trakcie wyjazdów urlopowych, to mają prawo do uczestniczenia w takim jednym kolu. No i oczywiście mają ci pracownicy w GitLabie całą masę kanałów tematycznych. Także w ten sposób pracuje jedna z większych firm programistycznych na świecie. Zastanówcie się, czy jakieś narzędzia i metody komunikacji zaczerpnięte od nich możecie wykorzystać u siebie w firmach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie!